jak przyjeżdżałem do Hanoi, to nigdy w życiu nie pomyślałem, że tak będzie wyglądał właśnie Wietnam jak tutaj. Spójrzcie na tych dzieciaków, na to wszystko, co tutaj się dzieje. To jest naprawdę niesamowite. Mi się to na przykład to strasznie podoba, że oni się tak otwierają na świat. Ja myślałem, że ten kraj jest taki bardziej zamknięty, że ci ludzie nie są tak otwarci. A tutaj się okazało, że no spójrzcie na to wszystko. Kto by pomyślał, że to jest komunistyczny kraj? Ja w ogóle nie odczuwam, że tutaj w tym kraju jest komunizm. Przecież to możecie zobaczyć w Japonii, to możecie zobaczyć w Korei, to możecie zobaczyć na Filipinach. Tutaj się po prostu dzieje to wszystko, co można zobaczyć też w Europie. Ludzie występują na ulicach, bawią się. Tak naprawdę to Wietnam jest krajem rolniczym i tak sobie wyobrażałem Wietnam, że będą bawoły, na bawołach będą jeździli ludzie, będą orali pola ryżowe. Widziałem to. Ale zobaczcie tutaj. To jest kraj rolniczy? Nie sądzę. Słuchajcie, mam taki fajny plan. Chciałbym zrobić chociaż jedną taką fajną rzecz dobrą. Odwdzięczyć się Wietnamczykom za to, że odebrałem właśnie ten kraj w taki sposób, bardzo pozytywny. Ich jako bardzo fajnych, pozytywnych ludzi. Więc chcę znaleźć jakąś osobę, taką, która potrzebuje takiego skutera. No i teraz będę chodził po ulicach i szukał jej. Jest taka kobiecina, co sprzedaje tutaj chrupki na ulicy. Czy umie pani jeździć skuterem? Nie? No to nie. Zapytam się tego pana. Dzisiaj kupiłem skuter za 3 miliony dongów i chciałbym go komuś oddać. Okay. Thank you. Zaraz do pana przyjadę pięknym skuterkiem. A oto jest skuterek, który panu oddaję.